Dzień dobry, nazywam się Marta Wnuk i jestem adwokatem specjalizującym się w prawie rodzinnym. Szanowni Państwo, dostaję od Państwa dosyć często zapytania, co zrobić i jak to zrobić i jak podjąć decyzję o rozwodzie. Szanowni Państwo, decyzję o rozwodzie musicie sami podjąć, ponieważ musicie zawsze kierować się swoją intuicją, gdyż nie możecie wpłynąć na to, że osoba trzecia wpłynie na Waszą decyzję. Tą decyzję musicie wewnętrznie i zgodnie ze sobą podjąć, w momencie, gdy Wasze małżeństwo jest absolutnie nie do uratowania. Jeżeli jest cień szansy na to, że małżeństwo można uratować, to powinniście zrobić wszystko, żeby to małżeństwo uratować. Nie ratować, tylko mówić, tylko faktycznie podjąć jakieś kroki. Niekiedy jest po prostu pomoc osób trzecich niezbędna, żeby uratować Wasze małżeństwo. Jeżeli wyczerpiecie te wszystkie drogi i w pewnym momencie zadecydujecie, że nie macie szans na to małżeństwo, nie chcecie tak żyć, po prostu nie chcecie tak żyć i chcecie podjąć decyzję o rozwodzie, to w momencie podjęcia decyzji krokiem następnym jest wybór profesjonalnego pełnomocnika. Kto może być profesjonalnym pełnomocnikiem i reprezentować Państwa w sądzie? To jest adwokat albo radca prawny, który jest wpisany do danej izby, czyli adwokaci są do Okręgowej Rady Adwokackiej wpisani i wtedy mają uprawnienia, aby reprezentować Państwa przed sądem. A zatem, jeżeli taka decyzja została podjęta i już nie widzicie szansy na ratowanie swojego małżeństwa, to szukamy profesjonalnego pełnomocnika. Po co? Po to, żeby Państwa poukładał w tej nowej rzeczywistości. Ja to tak nazywam. Musicie, Szanowni Państwo, wiedzieć, że niekiedy nie ma szans, żebyście Państwo sami się dogadali. Po prostu jest taka duża eskalacja konfliktu, takie są skrajne emocje, że każda rozmowa kończy się kłótnią, a zatem niezbędna czasem jest pomoc po prostu osób trzecich, żeby kompleksowo rozwiązała Waszą sytuację. I słuchajcie, najważniejsza rzecz. Czy macie dzieci? Bo jeżeli macie dzieci, to sytuacja się komplikuje. Pewnie jak macie dzieci, to wiecie, że sytuacja się zmieniła, od kiedy się te dzieci pojawiły. Stąd też, jeżeli macie dzieci, to musicie, Szanowni Państwo, wiedzieć, że rozwód to jest jedno, natomiast poukładanie spraw związanych z dziećmi, czyli alimenty, kontakty, władza, to są odrębne rzeczy, które można w wyroku rozwodowym, czyli w sprawie rozwodowej, rozstrzygnąć i nawet trzeba, ponieważ sąd w przypadku rozwiązania małżeństwa te kwestie rozstrzyga. A zatem, Szanowni Państwo, jeżeli macie dzieci, to polecam Państwu przemyśleć, jak dalej chcecie dzieci wychowywać. Jeżeli macie majątek, również musicie spojrzeć na to kompleksowo i zastanowić się, jak w tej nowej rzeczywistości mają wyglądać Wasze sprawy majątkowe i sprawy związane z dziećmi. Nie polecam, Szanowni Państwo, zostawiać tych spraw na później, ponieważ problemy same się nie rozwiążą. Trzeba spojrzeć na sytuację kompleksowo, trzeba spojrzeć na kwestię związaną z dziećmi, na kwestię związaną z majątkiem. Problem sam, Szanowni Państwo, się nie rozwiązuje. Problemy się rozwiązuje. A zatem, Szanowni Państwo, jeżeli macie problem z tym, żeby porozumieć się z małżonkiem bądź z małżonką, to trzeba się zwrócić do profesjonalnego pełnomocnika, który po prostu Państwu pomoże. Pomoże odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Jeżeli chodzi o sam rozwód, proponuję Państwu zrobić wszystko, żeby to było bez orzekania o winie. Stąd też będzie rozprawa szybka, konkretna, i Wasze małżeństwo zostanie rozwiązane. Jeżeli będziecie chcieli dochodzić winę, to musicie Państwo liczyć się z tym, że sprawa rozwodowa i cały ten proces będzie trwał kilka lat. Mój, z mojego doświadczenia, trwał najdłużej ten, który ja prowadziłam, 4 lata. Natomiast wiem, że moi koledzy, koleżanki, radcowie i adwokaci prowadzili nawet 6-7 lat. Stąd też, Szanowni Państwo, jeżeli dojdzie do takiego procesu, musicie Państwo się z tym po prostu liczyć, że tyle to może trwać. Stąd też, jeżeli mamy już uzgodnioną kwestię związaną z rozwodem, to musimy przejść do kwestii związanych z dziećmi. Szanowni Państwo, ja osobiście polecam rozstrzygnąć to w sposób ugodowy. Porozmawiać o tym, czy wchodzi w grę opieka naprzemienna, czy nie wchodzi w grę opieka naprzemienna, jak mają być realizowane kontakty, czyli widzenia z dzieckiem. Szanowni Państwo, ja zawsze swoim klientom mówię, ja nie będę żyła w tej rzeczywistości.
ja pomagam panu teraz, bądź pani. Natomiast to pan, pani będziecie żyli w tej rzeczywistości. To wy będziecie dalej wychowywać wspólne małoletnie dzieci. Nawet jak dzieci dorosną i osiągną pełnoletność, to zawsze będziecie mieli dzieci. A zatem ja nie jestem za eskalacją konfliktu, gdy są małoletnie dzieci. Oczywiście są sytuacje bez wyjścia, gdzie osoba czuje się bardzo pokrzywdzona przez drugiego małżonka, małżonkę i chce dochodzić tej winy. To trzeba po prostu zrobić to zgodnie z własną intuicją i z własnym sumieniem. Jednakże, jeżeli chodzi o dzieci, to jest odrębna sprawa i tu trzeba się zastanowić, co jest najlepsze dla dzieci. A zatem, szanowni Państwo, warto czasem zastanowić się, czy nie w Waszej sytuacji nie jest możliwa opieka naprzemienna. Ja, szanowni Państwo, jeżeli chcecie, to nagram dla Państwa kolejny filmik, bądź Państwu wyjaśnię, co zrobić, żeby określić taką opiekę naprzemienną. Jeżeli chcecie, to proszę o komentarz, to będę wiedziała wtedy, że jesteście Państwo zainteresowani, więc tutaj poruszymy tą kwestię i Państwu wyjaśnię, bądź w wiadomości też prywatnej możecie napisać, to Państwu odpowiem. A zatem, jeżeli decyzja jest, macie już jakiś etap związany z Waszym rozwiązaniem małżeństwa zakończony, czyli że oboje chcecie rozwiązać małżeństwo bez orzekania o winie, to pozostaje Wam kwestia dzieci i musicie, Szanowni Państwo, ustalić alimenty, jeżeli na przykład nie chcecie opieki naprzemiennej. Szanowni Państwo, to też ja nagram osobny filmik, ponieważ jest to temat złożony. Mylne jest to, że przy opiece naprzemiennej nie ma alimentów. Tak, oczywiście, tak się, że tak powiem, można tak określić, jednakże nie jest to wykluczone, że w przypadku opieki nie można określić alimentów. Tak jak mówię, jeżeli jesteście zainteresowani, to proszę o komentarz, ja Państwu to wszystko wyjaśnię. W związku z tym, proszę rozstrzygnąć to, jak Wy chcecie w tej nowej rzeczywistości żyć. Ponieważ to Wy w tej nowej rzeczywistości będziecie żyć, a nie Wasz pełnomocnik, ani żadna osoba trzecia, tylko Wy. Stąd też najlepiej, jak się da, z uwzględnieniem dobra małoletnich dzieci. Porozmawiajcie. Jeżeli Wy nie możecie porozmawiać, zwróćcie się do profesjonalnego pełnomocnika o jakąś mediację albo do mediatora, żeby Państwu po prostu pomógł w tych sprawach, gdyż jest to bardzo ważne i kluczowe, gdyż to Wy będziecie później przez kilka lat odpowiadać za to, co teraz ustalicie. Stąd też, Szanowni Państwo, sam rozwód można szybko, jednakże jak są dzieci, sprawa się komplikuje, jak to w życiu, kochamy dzieci, jednakże to jest nowa rzeczywistość, tak też wygląda w sprawie rozwodowej, musimy te wszystkie kwestie określić. Dziękuję.